Taka jest przeogromna liczba świątecznych komedii w sieci, że to po prostu może przerażać. I wszystkie szalenie familijne i szalenie romantyczne, przeważnie. Rzecz jasna, mam kilka ulubionych, ale postanowiłam znaleźć taką, której jeszcze nie lubię, a mogłabym. No i uwiodły mnie pierwsze kadry filmu o konkretnej i niczego jeszcze nie wyjaśniającej nazwie: Pottersville. Oto słyszymy w tle świąteczną amerykańską swingującą piosenkę na kilka miękkich, żeńskich głosów. Cały czas dzwoneczki, do tego delikatnie pruszy śnieg, kamera pokazuje nam ulicę, Wyludnionego, zapeziałego miasteczka, które nazywa się Pottersville. Tutaj funkcjonowała fabryka, ale już nie funkcjonuje, zbankrutowała. Domy są albo na sprzedaż, albo w wyraźnym upadku. Mieszkańcy bardzo często żyją na kreskę, na kredyt, albo na jakiś cud. A im bliżej kamera jest tych ulic, tym smutniej to wszystko wygląda. No, kryzys amerykański, koniec świata. W tym ponurym trochę a ośnieżonym bardzo miasteczku, Trwa wciąż sklep kolonialny, gdzie można kupić i jedzenie, i napić się kawę, i pogadać z sąsiadami. Wszędzie dookoła lokale do wynajęcia, witryny zabite deskami, a tu jakieś światełko nadziei, prowadzone przez dobrego, serdecznego, spokojnego i hojnego sklepikarza, którego zresztą gra Michael Shannon o takiej surowej twarzy i intensywnym spojrzeniu. Aktor skądinąd niekomediowy, dwukrotnie nominowany do Oscara, bardzo dobry, obsada jest w ogóle z znienacka świetna. Przez pierwszą połowę filmu owi świetni aktorzy grają takie absurdalne sytuacje. W skrócie wyjawię, że pan sklepikarz po odkryciu, że jego żona zadaje się z szeryfem, a oboje są w klubie futrzaków, czyli ludzi lubiących się przebierać w stroje misiów, wiewiórek, wilków i tak No to nakreśla trochę klimat. Ponieważ jednak to jest opowieść familijna, to żadnej pikanterii nie ma tam, absolutnie. Pan sklepikarz jednakowo z wrażenia strasznie się upija, wbija się w strój futrzanej wielkiej stopy i nocą pędzi po miasteczku w tej weftce. Mieszkańcy obserwują stwora z zafiranki no i uznają, że legendarną wielką stopą właśnie ta postać biegająca po miasteczku jest. I wtedy przyjeżdża telewizja, a w Ameryce to jest impuls do marzeń o sławie, o pieniądzach, nie wiadomo o czym jeszcze. Uprzedzam, że potem jest już dużo mniej strawnie. Mamy do czynienia z przypowieścią o. Wybawicielu sklepikarzu, który przez pomyłkę zrobił, co zrobił, a ktoś inny zrobił z tego aferę, a afera obudziła w ludziach wielkie nadzieje, że miasteczko odbije się od tego gospodarczego dna. Z dosyć przyjemnego absurdu wpadamy w. Nieprzyjemną, bardzo przewidywalną ckliwość. Okazuje się, że obywatele, odkrywszy, kto był tą stopą, najpierw nienawidzą sklepikarza, że ich tak ośmieszył, potem odkrywają, że jednak sklepikarz był dobry i wybaczają sklepikarzowi, a potem sklepikarz i pracownica sklepiku tworzą Muzeum Wielkiej stopy w starej zrujnowanej fabryce. I jest wiele deklaracji typu trzymajmy się, trzymajmy się razem oraz dobro dobre jest. Zatem uprzedzam, dobry film to nie jest zdecydowanie, chociaż świąteczny i obliczony na to, że widz się w końcu wzruszy. Proszę przed świętami nie oglądać tej komedii. Proszę obejrzeć ulubioną komedię i nie eksperymentować w tym temacie. Na wszelki wypadek